Cześć, witajcie. Już w najbliższy poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski rozegra ostatni grupowy mecz eliminacji Mistrzostw Świata, a naszym rywalem będzie reprezentacja Węgier. My przygotowaliśmy dla Was 10 ciekawostek przed tym spotkaniem. Zapraszam do oglądania. I na początku ważne przypomnienie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału Superbet.pl na YouTubie. Będzie się tutaj pojawiało coraz więcej interesujących treści. Kliknijcie na przycisk subskrybuj, kliknijcie na dzwonek. Jeżeli ten materiał się Wam spodoba, dajcie łapkę w górę. A my przechodzimy do ciekawostek. Zaczynamy od tego, co dla widzów kanału Superbet jest najbardziej interesujące, czyli od kursów bukmacherskich na to spotkanie. Na 6 dni przed meczem kurs na zwycięstwo Polski w zakładach bukmacherskich Superbetu wynosił 1,65, kurs na remis 3,90, a kurs na wygraną Węgrów 5,25. Zapraszamy do aplikacji Superbet, żeby sprawdzić, jak w tej chwili prezentują się kursy przed meczem Polska-Węgry. Wyjazdowy mecz Polski z Węgrami był pierwszym spotkaniem biało-czerwonych w tych eliminacjach, a zarazem debiutem selekcjonera Paulo Sousy. Polacy do przerwy przegrywali 0-1, po przerwie było nawet 0-2, ale nasi piłkarze walczyli do końca i ostatecznie zremisowali 3-3 po bramkach Krzysztofa Piątka, Kamila Jóźwiaka i Roberta Lewandowskiego. Postawę Polaków docenił ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek. Można po takim meczu być wkurzonym, ale przy takich błędach wyciągnąć remis to coś pozytywnego. Gramy dalej, napisał na Twitterze. Przed meczem z Polską reprezentacja Węgier ma bardzo poważne problemy kadrowe. Wydaje się, że ich pech nie ma końca, tylko w ostatnich dniach przed meczem kontuzji doznali bramkarz Peter Gulacz z RB Lipsk, obrońca Bendegus Bolla z Grasshopper Zurich, pomocnik Daniel Saloy ze Sportingu Kansas City, a także pomocnik Laszlo Kleinheisler z NK Osijek. To duży problem dla Węgrów, którzy nie należą przecież do najsilniejszych drużyn w Europie. W obecnym rankingu FIFA są na 43. miejscu. Dla porównania reprezentacja Polski znajduje się na 23. pozycji. Minęły już czasy, kiedy baliśmy się Węgrów i byli naszymi srogimi nauczycielami. Przez wiele lat dostawaliśmy baty, ale sytuacja się zmieniła. Dziś mamy dużo lepszych piłkarzy, którzy grają w dużo lepszych klubach, powiedział Michał Listkiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską. Bilans meczów reprezentacji Polski z Węgrami nie jest dla nas korzystny. Do tej pory Polacy rozegrali 33 mecze. 8 zakończyło się naszymi zwycięstwami, 5 remisami i aż 20 to były porażki, ale większość tych porażek to mecze sprzed lat 60. XX wieku. Bilans bramek jest przerażający i wynosi 42 zdobyte i aż 90 straconych. Meczem najwyższej rangi był finał Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. Polska wygrała wtedy z Węgrami 2-1 po dwóch bramkach Kazimierza Dejny. Największą gwiazdą reprezentacji Węgier jest 21-letni napastnik Dominik Szoboszlai. Rok temu przeszedł z austriackiego Red Bulla Salzburg do niemieckiego RB Lipsk. Kwota odstępnego wyniosła 25 milionów euro. Z powodu kontuzji Szoboszlai nie zagrał w pierwszym meczu z Polską. Zabrakło go też w finałach Euro 2020. Trenerem reprezentacji Węgier jest 57-letni Marco Rossi. To były obrońca wielu włoskich klubów, który w 2017 roku jako trener doprowadził węgierski klub Budapest Honved do tytułu mistrza kraju. Rok później objął stanowisko selekcjonera drużyny narodowej. Prowadzony przez niego zespół po barażach awansował do Euro 2020. W pierwszym meczu przegrał z Portugalią 0-3, ale już w kolejnych sprawił sensację, remisując z Francją 1-1, a z Niemcami 2-2. Średnia wieku reprezentacji Węgier na Euro 2020 wyniosła 28 lat. Była to piąta najstarsza drużyna spośród wszystkich uczestników Mistrzostw Europy. Starsze były tylko reprezentacje Szwecji, Belgii, Słowacji i Finlandii. Najwięcej meczów w reprezentacji Węgier w historii rozegrał słynny bramkarz Gabor Kiraj, który wystąpił w tej drużynie aż 108 razy. Zasłynął ze swoich długich, szarych, dresowych spodni, w których występował na boiskach przez długie lata. W kadrze zadebiutował w 1998 roku, a reprezentacyjną karierę zakończył w 2016 roku. To właśnie wtedy został najstarszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek zagrał w finałach Mistrzostw Europy. Miał skończone 40 lat. Reprezentacja Węgier największe sukcesy odnosiła w pierwszej połowie lat 50. XX wieku. To była prawdziwie złota drużyna trenera Gustawa Szebesza. Na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku Węgrzy zdobyli złoty medal olimpijski, pokonując w finale Jugosławię 2-0. Dwa lata później na Mundialu w Szwajcarii Węgrzy ponownie dotarli do finału, jednak tam przegrali z reprezentacją RFN 2-3.
Po mundialu aż 8 niemieckich zawodników zachorowało na żółtaczkę, a w 2013 roku opublikowano raport, według którego niemieccy piłkarze mogli wtedy zażywać metamfetinę, czyli de facto być na dopingu. Trzeba jednak pamiętać, że ta substancja nie była wtedy zakazana. W tym okresie w reprezentacji Węgier grał legendarny napastnik Ferenc Puszkasz, który zaliczył 85 meczów w reprezentacji tego kraju i strzelił 84 gole. W 1956 roku wyemigrował jednak do Hiszpanii, a w kolejnych latach zaliczył też 4 występy w barwach tego kraju. Przez 8 lat Puszkasz był też zawodnikiem Realu Madryt. W całej klubowej karierze rozegrał 620 meczów i strzelił 616 goli. Czyni go to jednym z najskuteczniejszych piłkarzy, jacy kiedykolwiek występowali na europejskich boiskach. W 2001 roku jego imieniem nazwano Stadion Narodowy w Budapeszcie. Obiekt może pomieścić 67 tysięcy widzów. Puszkasz zmarł 5 lat później, miał 79 lat. Tyle na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, jaki wynik meczu Polska-Węgry typujecie. Kliknijcie na przycisk subskrybuj, kliknijcie na dzwonek, a jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.